poznajcie jej prawą rękę. Ta świetnie wyciera garnki. Niektórzy mówią na nią szmatka wariatka. Chmurka biała, jogurt zero. Zapoznajcie się też z lewą dłonią. Smaruje oliwką starych ludzi jak żadna inna. Bułka blada, troszkę masła. O tyle, o ile. Byle coś z życia było. Za chwilę spokoju. Stopery do uszu. I kurwa ferie, wakacje, na inną półkulę lot samolotem. Jest też głowa, a na niej mniejsze elementy, które z roku na rok stanowczo tracą ważność i powab. Jem! Usta Andzi. Mogą was zapewnić, że ich właścicielka jest świetną kandydatką na żonę. Idę już. Pracuje na pół etatu w przedszkolu, a na drugie pół i w wolnych chwilach opiekuje się starymi rodzicami. Idę przełknę. Ale nie trzeba, naprawdę. Wszyscy są zadowoleni. Bóg, rodzice i jej dwie starsze siostry, które wyjechały z kraju za pracą. To pytanie czy rozkaz? Regularnie wysyłają kartki i kasę na rodziców. I dla Andzi też trochę, za opiekę. Arowana twoja matka, żeby grać o takie pytania, odpowiedzi. Pytam, bo wychodzę. Spotkanie dzisiaj mam, 10 lat po maturze. Widziałaś sukienkę? No to... kopciuszek. 10, 20, potem 30. Zobaczysz, jak to minie. Bo Andzia mogłaby oddać starych do domu starców. No, ale po wylewie mama boi się nowych ludzi. Nie umrzemy. Może. Poczekacie, aż wrócę. Co? Andzia zresztą też. To jest twój dzień. Pochwal się koleżankom, koleżkom, pani profesorce, co zrobiłaś. Ty jesteś, jak pięknie wyrosłaś, jaką dumą rodziców jesteś. Idę. Nie, poczekaj. Wśród starych ludzi jest jej w sumie dobrze. A gdyby tak zarzucić na jej gadające brednie usta ze trzy poduszki, przytrzymać ze trzy minuty. Poszedłbyś siedzieć. I po kłopocie. Daleko bym miała, żeby cię odwiedzać. A, albo otruć. Ona ma uczulenie na orzechy. Andzia! Na gorąco! Tato? Co? W dwa dni byś usechł, gdyby mamie coś się stało. I po kłopocie, o to chodzi. Andzia! Za zimna! Albo jakbym tak jutro skoczył pod pociąg, jak wujek Henio, albo powiesił na klamce, jak Robin Williams. Byłoby dla was makabrą, ale gdyby matka tak jutro kipnęła, to ja poszedłbym za nią szybko. Wolność byś odzyskała. Umrę za zimna! Nie słyszysz mnie? Cieszę się. Cieszę się, że wam mogę pomagać. No, w to nie wątpię.
Tylko pamiętaj przed pójściem na bal umyć matkę, ojca i naczynia, Kopciuszku. Będzie kilku znajomych. Powspominamy, porozmawiamy. Może nam kawalera przyprowadzi, Józek. Matka, ty nie podsłuchuj. Nic nie słyszę. Tato, nie wiem, czy wiesz, ale mówienie Kopciuszku nie jest zbyt sympatyczne. Rzeczywiście. Przepraszam. Za to ty możesz mówić do mnie dobra wróżko. Jak pani po dziecko, to świetlica już od 3 wypastowań gimnastycznej sali i 2 wyszorowań pisuarów chłopięcych zamknięta. Wpisałam sobie w kalendarz, że mam dzisiaj 10 lat po maturze. Dziś. No właśnie dziś. Spotkanie takie. Wie pani? No wiem, wiem, wiem. Ale to wczoraj było. Mój syn był przyszedł. Znaczy źle wpisałam. O, bidulka biedna. Liczyła pani dni. Myślała, że powspomina. No, to takie miłe spotkania. Miłe spotkania. Wie pani, co zapomniałam? Większość znajomych i tak na fejsie mam. No ale tak na żywo to lepiej. Pokazać się, zabłysnąć. No, blink, blink, tararara. Błyszczeć to może lustro, dopóki ktoś się w nim nie przejrzy i światła nie zasłoni. Ewentualnie podłoga może się błyszczeć. Pomogę pani. Nie, zostaw. Ale nie ma problemu. Co tak będę stać i patrzeć? No pięknie, pięknie. Pani takie energiczne, takie zamaszyste ruchy ma, no. Niewiele osób potrafi tak szarować. Dziękuję. Dołek psychiczny załapał. Jego kolega z ławki na przykład 6000 na rękę zarabia. Wyobraża sobie pani? Nie no, można, tyle można. Ale ten kolega to osioł był. Na komputerze grał, a teraz firmę ma. Do tego przystojny. A pani syn? Michał. Łukowicz? Tak. Zna pani? No do klasy razem chodziliśmy. Jezu. Andzia. Jezu, Andzia. Ty wyrzuć tę szmatę. Nie, ale zostaw to. To nie dla ciebie, ty szóstkowa jesteś. Zostaw to. Ale ja właśnie wszystkich w internecie oglądałam. No i Michała nie mogłam znaleźć. Ja już myślałam, że mu się coś stało. No bo on nie afiszuje się. No ale powiedz. Ty to pewnie teraz jesteś, ja wiem, prawnik, finansista, menedżer w firmie. Nie, menedżerka się mówi, wiem. Rodzicami się opiekuję. Jezu. No, schorowani są. Mama po udarze, tata się zapomina. O, te choroby. A dzieci masz? Ile? Mąż przystojnie. Wrocław? Warszawa? Nie? Gdańsk, Sopot, Gdynia? Nie, Warszawka, co? Tutaj. Z rodzicami. No to teraz, a jak już wrócisz? Gdzie?
No do życia normalnego. Nie no, tutaj jest normalne. Jezu. Pięknie mówisz. Mówisz tak, bo kochasz rodziców. Ty kochana dziewczyna jesteś. Ale pracujesz. Pół etatu w przedszkolu. Nie. Jezu, czekaj. To ty nie wyjechałaś? Czułam, że to... To trzymało mnie. Trzymały cię ręce rodziców. Tak, ale urwać trzeba, wyrwać. Przepraszam, ale powiem. Taka młoda dziewczyna to powinna wyjechać. Po marzenia. Nie jestem już młoda. Młoda, młoda. Powiem coś strasznego, mogę? A, powiem i tak. Ty musisz wyjechać. Nie wrócisz zdrowia rodzicom. Nie jesteś Jezus, ojciec Pio. Ile ja bym dała, żeby być w twojej skórze? Jak się wszystko ułoży, to wyjadę. Na starość. Wycieczkę dookoła świata zrobię. Dziewczyno kochana, nie wiesz, co mówisz. Michał też ma takie pomysły. Właśnie. Co u niego? Jest artystą. Ale teksty artystyczne pisze. Wspaniale. Nic z tego nie ma. Poza depresją. Od 10 lat. Próbuję to, nic. Próbuję tamto, jeszcze większe nic. Pamiętasz tego Mickiewicza ze szkoły? No, ten taki smutny. No to właśnie Michał jest teraz taki Mickiewicz. Biedny. Tak, tak, biedny też jest. Podam ci jego numer. Zdzwonicie się. Na pewno chętnie porozmawia. Zawsze mu się podobałaś. Albo nie podam. Tylko sobie życie. Nie podam. Co? Kocham go. Ale co poradzę, że on jest jak dziurawy wiadro? Ja mogę iść dziurawym wiadrem. Kiedy wszystko się rozlewa, nic porządnie się nie da, nic. Dłoń przystawić tam, gdzie leci. Mniej wody lać. A jak trzeba dużo? Na wielkie sale. Wielkie pokoje. To połowę brać. Połowę myć. A drugą połowę innym zostawić. Marzy mi się szalony spektakl o myciu podłóg, myciu głów starym ludziom. Szalony. No bo mycie podłóg i starych ludzi jest nudne. Chyba nigdy podłogi nie byłeś. Zgadza się, ale umiem to sobie wyobrazić. Może samo wyobrażenie jest nudne. Zrobię o tobie film. Zamiast robić o mnie film, może lepiej umyj sobie podłogę. Albo spektakl. Mam być inspiracją dla innych? Bo nie. Przestrogą. Broń Boże. Nie, absolutnie, totalnie. Chcę cię uratować. Obejdzie się. Nadam sens twojej pracy, poświęceniu.
Sam sobie nadaj. Też tam będę, jako postać. I Krzysiek Palan, co 6 na rękę ma, za psińco. Albo nie, nie dam mu tej satysfakcji. Będziesz mnie ratował? Książę czy rycerz? Jeszcze nie wiem. Może jak Welbeck w mapie i terytorium ktoś mnie zabije? Po co? Może ty uświadamiasz sobie ogrom cierpienia, z którego doświadczasz i z zemsty na los wbijasz mi nóż w skroń. W skroń? Wymyśl coś lepszego. Happy end. Happy end wymyśl. Ja się nie znam. Może rodzice umierają razem we śnie bezboleśnie. Jesteś free as a bird. Co ty masz z tą śmiercią? No ale wymyśl. Każdy ma marzenia. Żeby było dobrze. Taka plansza. Żyła długo i szczęśliwie. Ej, jesteśmy dorośli. Pytasz mnie o marzenia. Przełomowy moment. Możesz zerwać pępowinę. Mhm. A potem ci ją podaruję, żebyś się na niej powiesił. Zostań ze mną. Wyjedziemy na koniec świata. Księżniczką moją będziesz. Księżniczką cię zrobię. Dziękuję, ale póki co oświadczyny odrzucam. Mam rodziców na głowie. Ale ty jesteś nudna i antyfeministyczna. Nic z filmu, tym bardziej spektaklu. A już to sobie wyobrażałam. Pod koniec przylatują do mnie anioły. Ja podchodzę do okna. One chcą mnie pasować na świętą. I podają mi złotą szmatę, podomkę i szczotkę do WC. I wiaderko najlepszych niemieckich detergentów.